kiedyś, jak już to wszystko się tak poukładało, już jakby wychodziłem po drugiej stronie tego tunelu, nie? Przyszła do mnie taka myśl, z której wyrosło drzewo do tej pory. I ta myśl to było, że jak Jezus powrócił z martwych stany, to nie udawał, że nic się nie stało. Rozumiecie, o czym mówię? Na psychologicznej płaszczyźnie? Namawiać jakąś osobę do tego, żeby była mną zainteresowana. Mnie to obrzydza po prostu. Może ostatni raz tak miałem, nie wiem, w podstawówce. Ja chciałem, żeby mnie lubili wszyscy i mi na tym zależało. No ale to, nie wiem, grow up. Tak jak się spodziewałem, moi kochani, w kolejnym filmiku musiała jednak nadejść nowa pora roku. Mamy już lato. Siemanko, witam w mojej kuchni. Jest poniedziałeczek, 6 rano, wiadomo, normalnie vlogasek z samego rana, tak jak zawsze. Dziwna ta kuchnia, ale tam jedzenie zjeżdża z tych zjeżdżalni i przychodzą takie pyszne. Jestem naprawdę giga fanem polskiej kuchni w lecie. Tutaj na Alejach Jerozolimskich w Warszawie mamy naprawdę fajne, idę stąd, bo tu już szumi, fajne jedzonko. Dobrze się na Polacy nauczyli przyrządzać. W dzisiejszym odcinku, moi kochani, przechodzimy do kolejnego tematu. Pandora Gay, Christophera Gonciarello. Chciałem nagrywać o świcie, ale niestety Faraon zadzwonił i musieliśmy się spotkać. Nie pytajcie, co to za nowe ulepszenie głowy, bo to opowiem w kolejnym filmie. Wreszcie znowu pełnometrażową recenzję fajeczek. Mam chyba 20 paczek, więc to nawet się pewnie nie zamknie w jednym odcinku. Ja powiem szczerze, że nie byłem jakoś bardzo zdziwiony tym o ćpaniu, o imprezowaniu, o tych trójkątach, o jakichś różnych takich, powiedzmy, podbojach seksualnych, bo ja słyszałem o tym jakoś, nawet nie wiem, jakoś po prostu od ludzi, którzy znali Gonciarza, że zaszła taka przemiana. W momencie jak, i to chyba dużo w sumie osób ma tak, nie? Że jak ma jakiś taki, nie wiem, długi, poważny związek, problematyczny, że nie jest to taki burzliwy romans, tylko jest to taka bardziej stabilna relacja, ułożona, trwająca latami, no to dużo osób ma po czymś takim, jak się taka relacja skończy, że mają jakieś takie swoje whole era. Ja też tak właśnie to odbierałem. No nie wiedziałem, że jest to whole era po mefedronie. Myślałem, że jest to whole era po koksie czasami. No ale jak to ze stymulantami bywa, potrafił wciągać. Też niech ten film może będzie jakimś takim statementem z mojej strony, że naprawdę już od tylu lat mnie męczy to, co się dzieje z ludźmi po stymulantach, że po prostu wprowadzam update i NPC od dzisiaj mają, kurde, zakaz, to nie pasuje do mojej symulacji, no ale nie wiem, jakiś wyższy podatek chyba będzie. O tym waleniu i o trójkątach słyszałem, natomiast nie słyszałem nic o tym, że coś tam się działo na przymus. Jak to często bywa wśród takich osób, to tam się dzieją różne szalone rzeczy. Ja nie miałem okazji, całe szczęście, próbować stymulantów i się wkręcić. Ludzie to robią zazwyczaj po to, żeby mieć euforię na imprezach albo ewentualnie po prostu po to, żeby się ruchać. Jakkolwiek ordynarnie by to wszystko, co było tam opowiedziane w tym filmie o Gonciarzu, nie brzmiało, to żyje tak stosunkowo sporo osób w dużych miastach. Utożsamianie tego całego problemu z jedną osobą jakoś jest dla mnie takie nie do końca sensowne. To tak jest, że ten temat Pandora Gate i w ogóle te różne rzeczy takie, które się dzieją w Polsce, to jest tak, że ludzie nagle łapią jakąś taką obsesję, że o, jest coś takiego i chuzia na juzia, bo ktoś tam coś zrobił w ogóle, a potem wszyscy o tym zapominają i wszystko dzieje się dalej tak samo, nikt nie wyciąga żadnych wniosków. Jestem przekonany, że dalej wszyscy ćpają tak samo, jak ćpali w dużych miastach, a moim zdaniem to właśnie powinna być nauczka. Nie taka nauczka, że później jest jakiś jeden winny, na którego wszyscy tam skakujemy i go kopiemy po głowie, tylko że to jest jednak jakieś zjawisko społeczne, które prowadzi do szerszej grupy problemów. Zresztą to zazwyczaj tak jest, że te problemy wszystkie, o których się mówi, są bardziej złożone, a jak ktoś zarzuca komuś winę, stara się znaleźć winnego, to po głębszej analizie okazuje się, że to było po prostu powierzchowne i pójście na skróty takie, żeby znaleźć
łatwą przyczynę, nie? A nie badać kompleksowy właśnie taki problem, złożoną sprawę. Zgrabnie i gładko przechodząc do kolejnego tematu, tam w tym pierwszym filmie tej Darki było sformułowanie gała za kryształ, które stało się takie właśnie bardzo memiczne, z którego Krzysztof Gonciarz był wyśmiewany, traktowany jako taki kompletny oblech i zboczeniec. Dla kogoś, kto nie rozumie, to on jej powiedział, że nie ma kontaktu do dealera, ale sam ma towar i jak zrobi mu gałę, to wtedy jej ten towar da. Znów chciałem dodać, odnosząc się do tego środowiska stymulantowych ćpunów, sytuacje to są na porządku dziennym i tak samo proponowanie czegoś takiego wśród osób, które ćpają stymulanty i po stymulantach się ruchają, to takie propozycje też są na porządku dziennym i nie jest to tak, że Gonciarz jest jakimś turbozboczeńcem i wymyślił sobie coś takiego. Czy Gonciarz jest jakimś turbopsycholem, który znęca się nad uzależnioną tam od narkotyków i proponuje narkotyki za seks, tylko to są stricte narkotyki, które bierze się po to, żeby w dużej mierze, które bierze się po to, żeby później uprawiać po nich seks. Jeśli ludzie mają historię relacji taką, że ćpali razem i później dochodziło do różnych rodzajów kontaktów seksualnych, bo tam też jakieś, tak jak mówiłem, trójkąty, nie trójkąty, może jeszcze jakieś tam inne formy odchyleń od tego standardu, od tej normy seksualnej zachodziły, no to normalne jest to, że ci ludzie nawet w późniejszym stadium, jak już, nie wiem, mają jakiś z tym problem, jak już im tam trochę odwala przez to, co robią po tych narkotykach, że dalej będą łączyli ćpanie stymulantów z seksem, że się stworzy jakieś takie połączenie w głowie. Ja chyba opowiadałem już na jakimś tam vlogu, czy story, czy pisałem, czy coś. Opowiadałem, że miałem dziewczynę, która byłem przez 3 tygodnie, która też waliła mefedron i przez te 3 tygodnie nie waliła, a później znowu waliła i znowu z nią nie byłem. Od niej właśnie dowiedziałem się czegoś takiego, że ona powiedziała, że ona w ogóle ze mną pierwszy raz, że ona pierwszy raz uprawiała seks bez stymulantów, chyba właśnie bez mefedronu konkretnie. To dla mnie to było dziwne, nie? No ale rzeczywiście, no jak ktoś pierwszy raz spróbuje, ma jakieś zbliżenie seksualne pierwszy raz, jak ktoś ma jakieś zbliżenie seksualne pierwszy raz i powiąże sobie to w głowie z mefedronem, że właśnie go mefedron czy koks go odblokuje, to może się takie połączenie stworzyć na stałe. Myślę, że też się może na późniejszym etapie stworzyć, że jakby ludzie utożsamiają, że ten seks na trzeźwo, może się nigdy nie zakochali tak na poważnie, żeby ich to tak mocno stymulowało, a właśnie no, mają takie skojarzenie, że ten seks na trzeźwo był gorszy i że dopiero ten seks po mefedronie czy koksie im jakby tak odblokował cudzysłów prawdziwe doznania seksualne. Simpli niedzielka, znowu palimy, bo są nerwy. Stadnik, weź już mi zejść z garba, kurwa, tutaj nie szukaj chuja do dupy, kurwa, nie kombinuj, kurwa, bo nic tu już nie wywalczysz, kurwa. Myślę, że mogą nawet patrzeć później na tych ludzi, którzy uprawiają seks bez narkotyków, jako na takich, nie wiem, powiedzmy takich virgins, nie? Jeśli chodzi o doznania jakieś i przeżycia. Tam było też argumentowanie, jakby dojeżdżanie Krzyśka za to, że on coś takiego proponuje, tę gałę za kryształ, osobie uzależnionej. Od wielu lat byłam w nałogu. Wyjątkowo trudny okres przypadł na moment, kiedy spotkaliśmy się pierwszy raz. Oczywiście pisaliśmy ze sobą rok dłużej, ale wtedy nie działo się nic złego, wręcz wydawało mi się, że Krzysiek rzeczywiście jest taką osobą, na jaką kreuje się w internecie. Miałam 22 lata, a on 36, daje to 14 lat różnicy. Nigdy przed nikim nie kryłam swojego nałogu czy innych problemów psychicznych, każdy zawsze wiedział, w jakiej jestem sytuacji. Przez większość czasu nie byłam trzeźwa na naszych spotkaniach, byłam albo po narko, albo po alko. Relacja opierała się jedynie na wątkach seksualnych. Przyznaję, brałam udział w tych konwersacjach, dziwnych gierkach, spotkaniach, a czasami inicjowałam rozmowy i różne czynności. To ten sam argument można obrócić i powiedzieć, jak kto wie, czy Krzysztof nie był wtedy na tyle uzależniony, że tak jak tamtej osobie nie wolno było proponować, to on nie wiedział w ogóle, co robi do końca też, albo nie wiem, no myślał po prostu w tym jakimś tam amoku uzależnieniowym. Krótko mówiąc, to o co mi chodzi, bo może się nie mogę wysłowić, bo dawno tak wcześniej nie wstawałem, a chciałem bardzo ten świt
że fajna pogoda i nie będzie jeszcze ludzi, to mi nie będą tutaj darli mordy, będę mógł sobie fajnie nagrać. I to po prostu mówił no ćpun do ćpuna, więc trudno tutaj moim zdaniem oceniać i trudno racjonalizować postępowania takich osób, bo one nie są racjonalne i wydaje mi się, że stąd cała ta sensacja wynikła właśnie, że wiele osób zderzyło się z tym tematem takich osób, które nie mają doświadczenia z osobami ćpającymi i była to dla nich nowość, że ktoś może w ogóle pisać takie rzeczy, też może nie miały doświadczenia z osobami jakimś tam bardziej wyzwolonymi, więc też pisanie takich rzeczy przez taką osobę jest traktowane tylko i wyłącznie jako zboczenie. A wcale nie musi to wynikać z jakiegoś chorego zwyrodnialstwa. Po prostu ludzie po stymulantach mają trochę inne podejście do kontaktów seksualnych niż osoby, które to robią na trzeźwo, z miłości, z popędu seksualnego, czy nawet po pijaku. Podsumowując ten temat, to do mnie to nie przemawia taki argument, że mefedroniara miała nałóg, bo gądzież też mógł mieć nałóg, więc to można usprawiedliwiać w obie strony. Może mefedroniara też odwalała jakiś syf, jak była naćpana albo na zjeździe. Może ich kontakty były tylko seksualne, może ona często, może ona miała wielu takich kolegów, którzy jej proponowali gałę za kryształ, albo inne formy kontaktów seksualnych, nie, no nie wiemy tego, więc to jest jedna z wielu, wielu sytuacji wyrwanych z kontekstu i właśnie omawianych w ramach tego Pandora Gate na forum całej Polski, wśród ludzi, którzy w ogóle nie znają właśnie jakby szerszego kontekstu, już nawet nie mówię o życiu gąciarza stricte, czy tych jego koleżanek, tylko po prostu o nie wiem, no takim życiu w wielkim mieście, tym takim właśnie powiedzmy zdegradowanym dzisiejszym. No i to chyba byłoby tyle argumentów za gąciarzem, bo cała reszta pokazuje, że gąciarz był, czy jest, może dalej, po prostu obrzydliwym simpem. Strasznie próbuje sprowokować, jakby nie ma żadnej takiej, jakby to powiedzieć, gracji w tym wyrywaniu dziewczyn na takie czy inne substancje, takie czy inne jakieś swoje atrybuty, tylko że właśnie tam było pisane, że jest nachalny, że nachodzi. Było też coś takiego, że ciągle odpisuje na story, żeby tylko jakaś dziewczyna zaprosiła go na nie wiem, randkę, spotkanie, że on jakby sam tego nie może zaproponować, więc tam było dużo takich symptomów. Płakanie o to, żeby dziewczyna nie odchodziła. Ja się tu kurwa zabiję, naprawdę, no. Jakieś właśnie to wypisywanie, no to wszystko się składa na taki obraz tych postaw, które mi się najbardziej nie podobają właśnie, czyli takiego proszenia, wymuszania. W relacjach międzyludzkich to ja uważam, że jedna osoba powinna mieć drugiej coś do zaproponowania, do zaoferowania, powinna być atrakcyjna dla jedna osoba dla drugiej, tak żeby ta druga osoba sama się interesowała tą pierwszą. No, dla mnie to jest niepojęte, bo mnie to coś takiego obrzydza i odrzuca, jak ja miałbym na siłę starać się namawiać jakąś osobę do tego, żeby była mną zainteresowana. Mnie to obrzydza po prostu, że ja miałbym, nie wiem, prosić się o to, żeby ktoś mnie polubił. To dla mnie to jest kompletny turndown. Ja się kobiecie nie podobam, jak ona nie jest mną zainteresowana, to mnie to w ogóle coś takiego nie interesuje. Więc dla mnie nawet nie do zrozumienia. Nie rozumiem w ogóle filozofii takiego rodzaju, nie wiem, jakiegoś pociągu, że czy seksualnego, czy romantycznego, czy jakiegokolwiek, bo to się nieraz coś zakocha bez wzajemności, czy coś. No nie rozumiem tego po prostu. Jak osoba nie jest druga mną zainteresowana, czy nawet koleżeństwa, no jak druga osoba nie jest mną zainteresowana, to ja też nie jestem, to jakoś jest tak automatycznie. To może ostatni raz tak miałem, nie wiem, w podstawówce, jak niektórzy koledzy mnie nie lubili, to ja chciałem, żeby mnie lubili wszyscy i mi na tym zależało. No ale to nie wiem, grow up. Wcale nie muszą cię wszyscy lubić, że lepiej właśnie wybrać tych ludzi, którzy ciebie lubią, są tobą zainteresowani i dobrze się im spędza z tobą czas, bo to jest dużo bardziej jakościowy czas i jest dużo przyjemniej po prostu, nie? Kolejna rzecz, która była w tym filmie, no to i to już jest pierwszy z tematów, przez który moim zdaniem to się właśnie odbija, będzie odbijało echem policyjno-sądowym, karno-sądowym, jak to u Konona zawsze. Będzie 20 lat, 25 lat więzienia albo 200 zł grzywny. To jest namawianie do ćpania. Były tam takie rozmowy, z których rzeczywiście wynikało, że gąciarz namawiał jakieś dziewczyny do walenia stymulantów.
chyba nic innego tam nie było. W sensie nie było chyba żadnych psychodelików, nie było żadnych opiatów, to stricte było skupione na stymulantach. Więc ogólnie na pewno ta sytuacja, jeśli się okaże, że była prawdziwa, to jest bardzo zła i to chciałbym skrytykować. Cieszę się też, że jest takie prawo w Polsce, nie wiem jak jest w sumie w innych krajach, nie sprawdzałem tego, ale cieszę się, że jest prawo w Polsce takie akurat w tym względzie, że no, namawienie do narkotyków jest karalne, bo tak rzeczywiście powinno być, no bo gdyby nie było, no to można każdego naiwnego namówić do tego, żeby wziął jakąś daną substancję i później w niektórych wypadkach robić z tą osobą, co się chce. Gonciarz mówi, że podał Darię na policję o stalking, a Daria mówi, że podała Gonciarza do sądu. Jeśli on ma rację, no to ona go pomówiła o coś bardzo takiego złego. Nie wiem, no tam też moralność każdy ma, no ja też mam jakąś tam swoją, ale tutaj to się chyba większość osób zgodzi, że namawianie do cipania, no to jest obiektywnie moralnie złe. Albo jeśli nie pomówienie, no to się okaże, że rzeczywiście Gonciarz tak robił, no i wtedy w sądzie osoby zeznając oskarżą Gonciarza o to, że rzeczywiście namawiał do brania narkotyków. No i zostanie pociągnięty wtedy do odpowiedzialności karnej. To nam się rozwinie za pewnie paręnaście miesięcy, jak te ustalenia drogą prawną przejdą gdzieś dalej. Ja myślałem szczerze na początku, że rzeczywiście to został objawiony taki obraz Gonciarza, że on się tak zatracił. Pamiętacie, wtedy był ten Pornhub, on tam też coś nagrywał. Myślałem, że to się tak właśnie rozseksualizował, że dużo tych stymulantów i że po prostu mu odwaliło, nie? No ale później Gonciarz wypuścił ten swój film z tą kontrofensywą. Chyba dwa w ogóle wyszły. No i się okazuje, nie pamiętam już, w którym to było filmie, okazuje się tam, według niego, bo to też znowu nie wiadomo, czy to jest prawda, czy to jest jakieś nazmyślane, okazuje się, że te screeny były przerabiane, więc w ogóle żyjemy w jakiejś takiej oderwanej od prawdy rzeczywistości. Stworzyli nam Krzysiu z Darką taki Mandela efekt, w którym rzeczywistość przebiegała inaczej, tak bardziej jak oni by chcieli, niż tak jak przebiegała naprawdę. Będzie dobrze. Top Polak. Nagrody marki Sokołów. Do wygrania 5000 zł i roczny zapas kabanosów. Muszę usuwać swoje narkopancze, Lepiej zapamiętuj, bo ancenduję. Muszę dbać o reputację, top Polaka. Końcówka tej rozmowy została wklejona na screena opublikowanego przez Hanie w ten sposób, żeby wyglądało to, że mówię o czym innym niż mówię. No i powiem szczerze, teraz to chuja wiadomo, co tam się wydarzyło. Wszyscy poprzerabiali screeny, z tego co wszyscy nawzajem o sobie mówią, to poprzerabiali screeny, coś pokasowali, coś poprzycinali, może coś pododawali, może coś spreparowali. To powoli zaczyna wyglądać mi jak występ Łukasza Jakubiaka u Ellen tamte 10 lat temu. Jak obie osoby powiedzą, że były uzależnione i że się nawzajem namawiały, że to był taki, powiedzmy, situationship, że się obie osoby nawzajem namawiały, bo były uzależnione i chciały sobie wspólnie stwarzać sytuację, w sensie dana osoba chciała sobie stworzyć okazję do ćpania, więc namawiała inną, nie? No i ja nie wiem, jak wtedy coś takiego sąd ocenia. Właśnie są takie osoby, którym się wydaje, że w takim byciem nachalnym coś osiągnął i może są w sumie też i osoby, którym się wydaje, którym się podoba takie zachowanie, że ktoś jest nachalny w stosunku do nich, no ale nie wiem, no zazwyczaj jest to kompletnie nieatrakcyjne, więc ja nie wiem, jak to się sprawdza jako strategia, a do tego dziwnie to wygląda, jakby mi coś wchodziło do buzi takiego o dziwnym kształcie. BBC News. Dobra, bez głupich żartów. Przestań mi wkładać tego pindola do buzi. Natychmiast. Gdzie? Nie wkładaj mi do buzi, ja nagrywam film teraz. Albo że też właśnie nabrał takiego przekonania, że już parę razy się udało, że ma ten status jakiś społeczny, czy sławę, czy pieniądze, czy jakąś kombinację tych dwóch czynników, że po prostu może tak robić, nie? No to ja jestem mocno przeciwny, sprzeciwiam się właśnie takiemu podejściu i takiemu postępowaniu. Uważam, że nikt, nawet jak jest, ma wysoki status społeczny, nie ma prawa być nachalny i nie ma prawa jakby występować z takim przekonaniem, że na pewno mu się należy, nie wiem, kontakt z tą czy z inną osobą. Omawiamy hipotetyczny przypadek, no bo
Zaszło to już tak daleko, to wkręcanie jednej i drugiej strony, że to co mówi druga jest nieprawdą, że powiem szczerze, sam nie wiem, nie? Trudno mi ocenić. Zresztą to w ogóle trudno ocenić na fabrykowanych screenach, co tam tak naprawdę się działo. Nawet na niefabrykowanych screenach, a tylko wyrwanych z kontekstu jest trudno ocenić. A co dopiero na takich... Kolejny temacik to jest ten słynny pojemnik na spermę, co już się zdążyło wyjaśnić w filmie Gonciarza, więc ja tylko pokrótce powiem, bo właściwie chciałem powiedzieć to samo. W sensie moje przypuszczenie było takie, jak to, co powiedział Gonciarz. I też podam wam przykład z mojego życia. Wpisanie takiego tekstu, że dziewczyna jest pojemnikiem na spermę. Nie recenzuję, bo będzie recenzja oddzielnie. Pisanie takiego tekstu właśnie, takiej kartki, że dziewczyna pojemnik na spermę, czy w ogóle tak zwracanie się do niej, musi z czegoś wynikać. Bo gdyby z niczego nie wynikało i tej dziewczynie by się to nie podobało, no to w takiej sytuacji, gdzie by to się działo na lotnisku, to ja się spodziewam, że taka osoba widząc tę kartkę, nie wiem, robi się jej niedobrze, albo przykro, albo jest jakaś inna negatywna reakcja, wręcz taka oczywista, cielesna na to, od razu ją to jakoś tak uderza, odrzuca, obraca się napięcie, idzie w swoją stronę i nigdy więcej się nie widują, ewentualnie, nie wiem, ona mu jeszcze pisze jakieś, ty jesteś pierdolnięty, coś tam, albo krzyczy na niego jeszcze na przykład w miejscu tym publicznym, gdzie on tak zrobił, że jak w ogóle mogłeś, bla, 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 i się rozchodzą, nie? On tam stał uśmiechnięty, ona mu robiła zdjęcie, no to już z samego tego zdjęcia, że takie zdjęcie powstało, że on stoi uśmiechnięty z tą kartką, ona robi mu zdjęcie, nie była to sytuacja, w której się jej to nie spodobało, bo gdyby się jej to nie spodobało, to by się nie zastanawiała nad tym, żeby robić zdjęcie jemu, jak on tam stoi, tylko by się wkurwiła i poszła po prostu. To było tak, że oni sobie w ten sposób żartowali, że to nie była jedyna taka sytuacja. Jak później Gonciarz właśnie pokazał w tych rozmowach, to one były tam dość sprośne i ona sama pisała tak, jakby go podpuszczała, że nie zrobisz tego czy tamtego i tam chyba było właśnie nie staniesz tam z tą kartką na lotnisku, z tą kartką pojemnik na spermę. Zdjęcie na lotnisku, wiele osób komentując wychwyciło, że to jest zbyt absurdalne, żeby to było na serio. Jest to ewidentny żart, wynikający z jakiegoś naszego wspólnego języka, o którym ona wiedziała, sama mnie do niego namawiała. I oczywiście nie stałem z tą kartką na lotnisku, nie stałem z tą kartką na lotnisku tak, żeby ktokolwiek ją widział, tylko po prostu zrobiliśmy takie zdjęcie, przywitaliśmy się, pocałowaliśmy się i spędziliśmy dzień w Polsce. To powiedz mi, jak sobie wyobrażasz nasze przywitanie na lotnisku? Ja z tabliczką, podoba mi się w chuj. A ja? Wyobraź sobie, że stoję z tą tabliczką. Przybędę patusiarskim krokiem i obciągnę ci. Nie zrobisz tego. No raczej nie. Bożeś ciota. Ech kurwa. Gdzie jest Ewil Gonciarz, którego potrzebuje? To ona go podpuszczała, bo dla niej to było też takie trochę żenujące dla niego, że ona miała takie o hi hi hi, zobaczcie jaki ma brzydki napis na tej kartce i w ogóle i jak jeszcze wysiadła i to zobaczyła, to o, ja go do tego sprowokowałam i on to napisał dla mnie. To było w prezencie, to nie było za karę, umówione wręcz, w takim dogadanym prezencie, nawet nie był prezent niespodzianka. Też chciałem dodać od siebie, że miałem jakiś taki romans właśnie z taką koleżanką, która sama siebie nazywała pojemnik na spermę parę razy. Nie było to dla mnie jakieś miłe, w sensie mnie obrzydza ten tekst trochę. A chyba, że w ogóle może to jest tak, że to dziewczyny lubią z siebie w ten sposób żartować, bo tamta też go do tego namawiała, żeby on tak napisał, że ona jest pojemnikiem na spermę. Bo to jest w ogóle jakiś z wykopu, nie? To mi się wydaje, że to w ogóle się nie bierze nawet z tam jakiejś sprośności czy z czegoś, tylko to jest po prostu jakiś taki żart z wykopu, który został, jakoś wszedł do obiegu, nie? I dlatego może on wystąpił i tutaj, i w moim życiu. Nie jest to sytuacja, którą miał tylko Gonciarz i nie jest to coś, co dzieje się przypadkiem moim zdaniem. Więc argument pojemnika na spermę, oddalam ten argument. Siema, chcecie kupić jakiś fajny towar? I też słusznie Krzysiek w tym ostatnim filmie Gonciarz powiedział, że został wrzucony do wora z jakimiś tam pedofilami i tak dalej, no a u niego to były po prostu... No, to jest moje zdanie, więc nie pozywajcie mnie, ale dla mnie to były po prostu rozmowy ćpunów, no. Akurat to z tym pojemnikiem na spermę, no to może niekoniecznie, bo to ta dziewczyna, która tak się określała w żarcie, no to ona nie miała chyba żadnych kontaktów z narkotykami. Timing tej sytuacji również był taki, że mimochodem wrzucono mnie, wiele osób wrzuciło mnie do jednego wora z aferą pedofilską. Niektórym mediom pomyliły się afery, tak jak
widoczny tutaj screen. To była całkiem zgrabna manipulacja, bo były wybrane różne takie rzeczy, które jak zostaną przedstawione w szeregu, to stworzą taką negatywną historię. Nie chcę być wykorzystywany ani przez to, że... W sensie nie chcę, żeby motywacją dla spędzania kogoś czasu ze mną było to, że mu jest kurwa smutno na zjeździe i się potrzebuje przytulić, ani to, że jest naćpany czy napalony jakiś kurwa przez właśnie stymulanty i chce się ze mną ruchać. Jedna i druga sytuacja jest dla mnie obrzydliwa i ja nie chcę, żeby substancje stymulowały kogoś do chęci spędzania ze mną czasu. Jest to dla mnie takie w ogóle kompletnie poniżające, że ja jestem w takiej perspektywie, no to wtedy ja jestem takim człowiekiem, z którym nie warto spędzać czasu, no chyba, że się naćpasz i masz ochotę się poruchać, albo jest ci smutny i masz ochotę się przytulić, nie? No nie akceptuję takiej relacji. Mefedron, no to jest chyba coś, co szkodzi każdemu, nie wiem. Jak macie jakieś przykłady osób, którym pomógł mefedron, to podajcie w komentarzach, bo takie też znam, nie? Ja mam ADHD, to ja mogę, to dla mnie, na mnie feta i koks inaczej działają, albo ja byłam nieśmiała, to mefedron dla mnie zadziałał terapeutycznie, bo pomógł mi się otworzyć na ludzi. Mam na to w ogóle odpowiadać. Tych doświadczeń z ćpunami i właśnie nawet takich ćpuńsko romantycznych relacji jakichś tam miałem, więc też dlatego w sumie zdecydowałem się jakoś tak więcej na ten temat powiedzieć. Możliwe, że jak będą jakieś kolejne informacje ze strony Gonciarza czy Darki, to jeszcze coś nagram. Wydaje mi się mimo wszystko, że jednak tutaj Gonciarz w tym ostatnim filmie powiedział więcej prawdy. Przejrzał te wszystkie screeny, co ona dawała, już pokazał je naprawdę, bo już i tak mleko się rozlało, więc jakby no co miał do stracenia. A z kolei Darka po tym jego ostatnim filmie powiedziała, nie, tam są same manipulacje w ogóle, ale to ja już odpowiem po tym, jak będzie sprawa na policji, bo to już nie ma sensu, coś tam. Ja nie wiem, jak ja mam to skomentować, bo Krzysztof zgłosił to na policję, więc komentować to mogę w organach ścigania i ja bardzo chętnie to zrobię. No to z mojej perspektywy to wygląda tak, jakby ona tłumaczyła z tego, że ona już nie będzie nagrywać, no bo po prostu nie ma argumentów, bo on pokazał prawdziwe screeny, no ale musi znaleźć jakąś odpowiedź na to, żeby nie mówić tego wprost, no to się zasłoniła tym sądem i tą sprawą na policji, nie? Z trzeciej strony, czy tam z drugiej, nie wiem, ile omawiałem, to może być też tak, że może prawnik, czy ktoś jej doradził, żeby już o tym nie mówiła, no bo skoro to idzie do sądu, to każdy kolejny film będzie jakimś dodatkowym materiałem dowodowym, nie? Czy też może być jakimś elementem strategii, nie mówienie, że się coś wie, to ja już tutaj tego do końca nie wiem. No, rzeczywiście Gonciarz pokazał, że te screeny, co Darka pokazywała, były poprzesuwane, poprzycinane, no a u niego, jak to oglądałem, no to ten najnowszy jego film, no to nie wyglądało, jakby on coś w tych screenach gmerał, ale to też możecie napisać w komentarzach, jak coś widzieliście, że gmerał, no to ja się oczywiście chętnie wypowiem. Natomiast spodziewam się, że ogólnie ta sprawa, jakiś tam kolejny etap będzie miała dopiero za parę miesięcy. Kończy mi się bateria i już też się nagadałem. Jest też dużo osób, które ćpają, a ja o tym nie wiem, a są gdzieś tam w kręgu znajomych. Są też osoby, które ćpają i wiem o tym i też są w kręgu znajomych, ale też już o tym nie opowiadam, no bo jakby nie ma tyle czasu, ani też te sytuacje się tak bardzo między sobą nie różnią, żeby był sens omawiać ten sam przykład zachowania na kilku różnych osobach. Podsumowując, moi drodzy... Witamy, przepraszamy, filmik został usunięty, ale jeszcze raz nagrywam. Jak poderwać księdza? Ja nie chcę mieć już kontaktów z osobami, które walą stymulanty i ogólnie znowu będę musiał zrobić taki odsiew trochę ludzi ze swojego życia, bo nie podoba mi się, dużo rzeczy do dzisiaj omówiłem, mi się nie podoba. Nie podoba mi się ćpanie i wybujałe, nieprawdziwe ego. Nie podoba mi się bycie simpem z drugiej strony i pizdą taką nachalną jakąś, albo taką właśnie pizdą, co się nie odzywa, co by coś chciała, o nic nie potrafi zawalczyć, co siedzi pod kołderką cały czas w kurwa w tym... w pokoju i to traktuje, że ojejku, ale super, cozy, bla bla bla. Też wrzuciłem ostatnio na story, że nie chcę mieć z takimi osobami, że nie chcę takich osób widzieć w ogóle w swoim życiu. To dla mnie cała ta, ten Pandora Gate to była tak naprawdę taka trochę okazja, żeby pomyśleć, pomyśleć nad sobą i pomyśleć nad tym, jak ludzie się zachowują, co to społeczeństwo, z kim ja w ogóle chcę mieć kontakt i się okazuje, że jest prawie nikim, także będę chyba więcej vlogów znowu nagrywał, bo się chcę poodcinać od niektórych ludzi i niektórych zachowań, niektórych środowisk.
No i co? No i tyle. Do zobaczenia w następnym filmie i dajcie znać, jak mieliście też jakieś tego typu sytuacje w życiu, to się może odniosę, może zrobię jeszcze jeden taki z tymi z komentarzami na temat waszych przeżyć. O, i na koniec jeszcze wam pokażę basen. To jest przepiękny widok. Trzymajcie się i do zobaczenia w recenzji fajeczek z Egiptu. Siemano!